tego tylko w telewizji. Natomiast dzisiaj zabierzemy Was w niezwykłą podróż, w podróż na Księżyc. Także jeżeli jesteście gotowi, to możemy powoli zaczynać. Także trzymajcie się mocno. Kilka zdań o tym, kim jesteśmy. Kilka zdań o Unit 9. Jesteśmy interaktywną firmą produkcyjną założoną w Londynie w 1996 roku przez 3 osoby. W tej chwili Unit 9 liczy około 200 osób na całym świecie. Główne biuro pozostało w Londynie, natomiast mamy 2 oddziały w Polsce, między innymi ten główny polski oddział w Łodzi, z którego my jesteśmy. Mamy też oddział w Warszawie, a jeśli chodzi o pozostałe lokalizacje, to dział filmowy jest w tej chwili w LA i w Londynie. Mamy też dział typowo niebiznesowy właśnie w Londynie i w Niemczech, a w tej chwili jesteśmy na etapie budowania działu niebiznes w Polsce. Jeśli chodzi o strukturę firmy, o to, czym się zajmujemy, to myślę, że można podzielić to na 5 takich podstawowych dywizji, czyli dział filmowy, o którym wspomniałem, dział digital, dział gier, dział wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz dział, który zajmuje się wszelkiego rodzaju instalacjami interaktywnymi. Z kim pracujemy? Tutaj są przykładowe marki, przykładowi klienci. To są często agencje oraz ich klienci, chociaż w ostatnich latach troszeczkę te proporcje się zmieniają i często zdarza się, że pracujemy bezpośrednio z klientem. Nie ma jakby tutaj agencji, która jest między nami a klientem. To, co jest dla nas bardzo ważne i to, co zawsze liczyło się w Unit, to globalne uznanie za kampanię, które realizujemy od 20 lat ponad. I to są najważniejsze, myślę, nagrody dla nas też, takie jak chociażby FWA, czyli Favorite Website Award, ranking agencji, ale też firm, które właśnie działają w szeroko rozumianej branży kreatywnej. Tutaj jest screen właśnie ze strony FWA. W tej chwili mamy 240 nagród i gonimy właściwie odkąd ja pamiętam, czyli od 5 lat ponad w tej chwili już gonimy, myślę, naszych największych rywali, czyli Media Monks. Chociaż oczywiście Media Monks to jest w tej chwili gigantyczna firma, tam jest ponad 1300 osób, także to jest troszeczkę inna skala, ale jak widzicie, ta różnica jest niewielka. I tutaj jest taki cytat, który myślę dobrze obrazuje nasz profil i pokazuje to, czym my się właściwie zajmujemy i jacy ludzie pracują w Unit 9. Kilka przykładowych projektów, tutaj też nie będę jakoś specjalnie długo czasu poświęcał na to. Tak jak wspomniałem, instalacje interaktywne, takie jak chociażby dla marki Wrigley, zrealizowana kilka lat temu w Niemczech, instalacja interaktywna wykorzystująca wirtualną rzeczywistość. To były tak naprawdę początki tego hype'u na VR, który gdzieś tam 5-6 lat temu się pojawił. Wtedy udało nam się zrealizować kilka takich dużych kampanii, między innymi ta, którą tutaj możecie zobaczyć na tym slajdzie, ale też instalacje typu G-Active dla marki Gatorade, czyli figura, którą stworzyliśmy z kropelek wody. Coś dla fanów, myślę, gier, a dla fanów Star Wars w szczególności, Second Screen Experience, gdzie nasz telefon zamieniał się w miecz świetlny. To jest projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie z Disneyem i Googlem na premierę nowej części Gwiezdnych Wojen. Ale też oczywiście filmy. I to są filmy.
to są filmy typowo reklamowe, natomiast od dwóch lat dział w LA zajmuje się również realizacją filmów pełnometrażowych. Mamy w tej chwili na koncie dwie zrealizowane produkcje. Natomiast no, jakby w tej chwili myślę, że 99% to są właśnie takie krótkie formy, zarówno typowo komercyjne, jak i kampanie społeczne, takie jak chociażby Don't Text and Drive, ale też myślę, akurat ta kampania była realizowana kilka lat temu, ale myślę, że ja też jakby przekopując się przez kilkaset slajdów, nie bez powodu zdecydowałem się na ten, dlatego że jest to temat też w tej chwili bardzo aktualny, więc dużo również tego typu, myślę, niekomercyjnych projektów filmowych się pojawia u nas. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o instalacje, kampanie promujące konkretne marki, tak jak tutaj dla firmy Bentley na stulecie istnienia firmy, instalacja w Londynie połączona z jakby całą kampanią właśnie celebrującą stulecie firmy. Nadal w temacie instalacji, też nasz bezpośredni klient Nike w tej chwili sporo projektów, które realizujemy. Głównie są to instalacje. Oczywiście, gdybyście chcieli więcej szczegółów, to my tutaj dzisiaj przez cały dzień będziemy dostępni. Zresztą też, jeżeli pojawią się jakieś pytania, śmiało zadawajcie, będziemy do waszej dyspozycji. Natomiast to jest projekt, który był realizowany między innymi w Dubaju, instalacja, która łączyła fizyczną instalację w postaci bieżni z światem digital. Nasz awatar był przenoszony właśnie do takiej gry, tak jak tutaj widzicie na tych czterech screenach. I właśnie była to kampania, która promowała nowy model butów. Ale są to też instalacje w postaci mappingów, tak jak dla Candy Crush w Nowym Jorku pobiliśmy rekord Guinnessa, jeśli chodzi o największą na świecie dotychczas zrealizowany mapping. Tutaj jest akurat event, który zrealizowaliśmy wspólnie z Izbą Turystyczną w Kazachstanie. Event, który miał promować Kazachstan jako miejsce kolejnej destynacji dla ludzi, którzy podróżują, którzy chcieliby zobaczyć coś nowego. I Most Dangerous Street, czyli projekt zrealizowany w Chicago, instalacja pokazująca problem, jakim jest broń w Stanach i przestępczość związana właśnie z wykorzystaniem broni. Także tutaj myślę, że ostatni przykład, czy przedostatni właściwie, nasz autorski, który zrealizowaliśmy po raz pierwszy w Łodzi bodajże 4 lata temu, czyli Festiwal Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości. Początki, tak jak mówię, to jest rok 2015 i znowu ten moment, kiedy VR tak naprawdę narodził się ponownie od dwóch lat, czy właściwie od dwóch edycji. Zdecydowaliśmy się na formę hackathonu, gdzie przez 48 godzin uczestnicy mają za zadanie przygotowanie aplikacji czy dowolnego projektu w oparciu o temat, który podajemy, związany właśnie z wirtualną bądź rozszerzoną rzeczywistością. I ostatni już przykład, ale myślę, że też bardzo ważny i też zależało mi na tym, żeby go tutaj dzisiaj pokazać, bo jest to projekt typowo filmowy. Jest to film interaktywny, zrealizowany przez jednego z naszych reżyserów, Martina Persi, a projekt, myślę, o tyle ważny i istotny, że dotyczy bardzo istotnego problemu, jakim jest depresja i ilość samobójstw wśród młodych ludzi. Film pokazujący, też bardzo zachęcam jakby do obejrzenia go. Będziemy w stanie podać odpowiedni link po prezentacji, pokazujący, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób
diagnozować już na tym pierwszym etapie, takim czysto towarzyskim, koleżeńskim, depresję, jakie są jej symptomy, jakie są objawy, jak zachowywać się, jak rozmawiać z ludźmi, żeby im pomóc, na pewno nie zaszkodzić. Także to tytułem tego, kim jest Unit 9, co robimy, a w dwóch słowach myślę o osobach, które dzisiaj tutaj dla Was przyjechały. Tak jak już się przedstawiliśmy, jest ze mną Kuba. Kuba jest game director w Unit 9. Pracujemy wspólnie około 5 lat. Kuba odpowiada za część zarówno koncepcyjną, jak i potem produkcyjną i jest między innymi odpowiedzialny za JFK Moonshot, czyli projekt, który dzisiaj będziemy pokazywać. To jest jego dziecko, także myślę, że za chwilę przekażę mu głos. Ja jestem szefem marketingu i odpowiadam za wszelkie działania związane z marketingiem firmy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Także przechodząc już do samej aplikacji, może kilka słów właśnie o kontekście. Jak pewnie większość z Was, bądź wszyscy wiedzą, 2019 rok, czyli 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu, 20 lipca. Myślę, że było sporo wydarzeń towarzyszących i gdzieś w przestrzeni medialnej, również w Polsce, te informacje się przebijały. Natomiast, no właśnie, tutaj jest, myślę, fajny cytat, który pokazuje fascynację Księżycem, ale obecność, czy wszechobecność Księżyca w popkulturze, czy w ogóle w naturze ludzkiej, w świecie, który nas otacza. No właśnie, i 12 osób było na Księżycu do tej pory i byli to tylko Amerykanie. Myśmy jechali samochodem na Księżyc, tak bez przerwy to około 6 miesięcy byśmy potrzebowali, żeby jadąc z prędkością 100 km na godzinę się tam dostać. Natomiast najciekawsza rzecz, jaką udało mi się gdzieś tam znaleźć, to to, że ten gość wcale nie jest okrągły, tylko ma bardziej kształt jaja i to nie jest kwestia gdzieś tam formatu tej prezentacji, tylko faktycznie jest w takim kształcie dosyć nieregularnym. No właśnie, i idąc gdzieś do samego początku, już w starożytnych kulturach Księżyc i Słońce były obecne w świadomości, były często przedmiotem kultu. To są oczywiście, nie wchodząc w jakieś tam super szczegóły, cywilizacje starożytne wschodu, ale też w naszej polskiej czy słowiańskiej kulturze były bóstwa. Tak jak chociażby Horus, które były właśnie utożsamiane z kultem Księżyca. Księżyc, czy w ogóle podróże kosmiczne od zawsze fascynowały ludzi. Myślę, że po tym, jak na świecie było coraz mniej białych plam i te podróże, czy odkrywanie w ogóle, ciekawość, która prowadzi ludzi do różnych wynalazków, do różnych odkryć, była dosyć ograniczona, przynajmniej jeśli chodzi o terytorium na Ziemi. Ta eksploracja kosmosu była po prostu kolejnym etapem. I tutaj akurat są jakieś przykładowe screeny też z filmów z początku wieku, ale też myślę, że lata 50. czy 60. tych filmów science fiction po prostu była cała masa. I tak jest właściwie do dziś. To znaczy, zmieniło się oczywiście, zmieniła się technologia, zmieniły się możliwości, jakie mają filmowcy w tej chwili. Natomiast ta fascynacja podróżami kosmicznymi się nie zmieniła i nie zmieni, myślę. To jest zawsze coś, co będzie nam towarzyszyło, dlatego że po prostu bardzo głęboko leży w naszej naturze. Tam były filmy, tutaj są jakieś przykładowe też ilustracje, czy to są zespoły, czy to są artyści, malarze, czy wszelkiego rodzaju właśnie twórcy. Fascynacja Księżycem jest po prostu niezmienna. I
Tutaj tak naprawdę jest cytat z przemówienia, które wygłosił Kennedy i myślę, że od tego przemówienia dużo się zaczęło. To przemówienie, które było wygłoszone w 1962 roku, ono porwało ludzi, to znaczy musimy pamiętać oczywiście o kontekście politycznym, o zimnej wojnie, o wyścigu zbrojeń, o planach Gwiezdnych Wojen, podboju kosmosu, natomiast to, co Kennedy w tym przemówieniu osiągnął, to na pewno w jakiś sposób zbudował poczucie wspólnoty i udało mu się porwać ludzi, przekonać ich do tego, oczywiście wiązało się to z olbrzymimi nakładami finansowymi, ale przede wszystkim udało mu się trafić do ich serca, zbudować jakieś poczucie wspólnoty, tego, że wizja, którą ma, jest wizją wszystkich ludzi i będzie prowadziła do czegoś niezwykłego, do zrobienia tego, czego nikt jeszcze wcześniej nie dokonał. Tutaj właśnie jedna wypowiedź też z bardzo fajnego artykułu dla Rzeczpospolitej. To jest ten kontekst, o którym wspomniałem, tak? To znaczy wyścig zbrojeń, ale też osiągnięcia Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o podbój kosmosu, była na pewno z politycznego punktu widzenia czymś, co popchnęło Stany Zjednoczone do jakby zdwojenia wysiłków i pójścia mocno w ten plan, który przez najbliższe kilkanaście lat miał spowodować właśnie, że Stany Zjednoczone dowiodą swojej dominacji nie tylko na Ziemi, ale też w kosmosie. Jedna ciekawa rzecz właśnie, że tam na tym slajdzie, o którym mówiłem o tych ciekawych rzeczach związanych z Księżycem, że był nawet plan bardzo poważnie rozważany, żeby zrzucić bomby atomowe Stany Zjednoczone na Księżycu, właśnie po to, żeby po prostu pokazać swoją dominację militarną, technologiczną nad całym światem. Także myślę, że to są po prostu też informacje, które gdzieś tam są bardzo ciekawe. I ostatnia rzecz, którą chciałem właśnie powiedzieć, bo to robi gigantyczne wrażenie. Pół miliarda ludzi, nie licząc Związku Radzieckiego, i to jest 69 rok, czyli to nie był czas, kiedy w każdym domu były 3-4 telewizory, kiedy mieliśmy YouTube, media społecznościowe, kiedy mieliśmy nieograniczony dostęp do informacji. Nie wiem, ile było wtedy odbiorników, natomiast podejrzewam, że nie zdziwiłbym się, gdyby ta kwota, czy ta liczba była niewiele mniejsza niż liczba ludzi, którzy po prostu to oglądali wtedy. Także olbrzymie zainteresowanie. To jest, myślę, fenomen, którego nigdy później prawdopodobnie nie udało się ani pobić i nie uda się tego też zrobić w przyszłości. Także to tyle z mojej strony. Myślę, że to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem i teraz oddam głos Kubie, który już zabierze Was w podróż na Księżyc. Także dziękuję. Witam. Halo, halo. Ja jestem Kuba, jak już powiedział drugi Kuba. Jestem odpowiedzialny za techniczną część i kreatywną tej aplikacji, o której dzisiaj będziemy mówić. Otóż JFK Moonshot jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym dokumentem zrealizowanym w formie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości. I teraz tak, na początek kilka liczb. Aha, kurczę. Została aplikacja przyjęta całkiem nieźle. Była zrealizowana dla biblioteki JFK w Bostonie. I z okazji właśnie 50-lecia padł taki pomysł, zorganizujmy start rakiety jeszcze raz. Żeby tym razem, żebyśmy mogli ją obejrzeć właśnie dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. I to, co widać tutaj, było główną osią całej tej aplikacji, bo wszyscy ci widzowie mogli skierować swoje telefony tam na wodę, gdzie była rakieta pełnych rozmiarów. Także to było oddane jeden do jednego. Było live streamowane, było do obejrzenia i na własnym telefonie, na YouTubie i na wielu innych platformach. No jak widać, mieliśmy całkiem sporo osób, które były tym zainteresowane. W Stanach był ogólnie całkiem spory event zorganizowany właśnie wokół tego. Ale to tylko tak naprawdę czubek góry lodowej, którą jest ta aplikacja, bo ona ma bardzo, bardzo dużo innych funkcjonalności, o których właśnie zaraz Wam opowiem. Czyli tak,
Pierwszy dokument w rozszerzonej rzeczywistości jako nowej takiej technologii. Tworząc to, musieliśmy najpierw zadać sobie pytanie, jak wykorzystamy w ogóle tą rozszerzoną rzeczywistość, żeby opowiedzieć historię misji Apollo 11. Wszyscy wiedzą? Nie, sądzę, że wszyscy wiedzą, ale to zaraz wszystko pokażę. Rozszerzona rzeczywistość, mam o tym zupełnie w innym miejscu slajd, typie, więc zaraz opowiemy o samej technologii, ale to, czym jest dokument tutaj, pewnie nie jest takim przeciętnym dokumentem, który każdy kojarzy, jak słyszy słowo dokument. My chcieliśmy pokazać tę historię krok po kroku, ale w jak najbardziej interaktywny sposób. Wręcz dać użytkownikowi taką opcję, żeby wszedł w ten świat, żeby mógł obejrzeć to z każdej strony, dowiedzieć się jak najwięcej samemu, żeby zachęcić go do eksplorowania i zdobywania tej wiedzy na własną rękę. I myślę, że nam się to w miarę udało. Tak, przede wszystkim aplikacja to jest gigantyczny zbiór informacji ogólnie o JFK i o samym locie. Poza tym, co zaraz tutaj zaprezentuję i całym tym wydarzeniu, które można było obserwować w bibliotece, jest to też gigantyczna baza danych. Tutaj możemy się dowiedzieć naprawdę sporo. Wszystko jest też uporządkowane chronologicznie. Jest bardzo dużo materiałów udostępnionych nam przez NASA i przez bibliotekę, więc wszystko jest oparte na autentycznych danych, zaczynając od nagrań z astronautami poprzez bardzo dokładną trasę, którą punkt po punkcie odtworzyliśmy. Zaraz zresztą zobaczycie to i gdzie i kiedy znajdowała się ta rakieta, podróżując właśnie na Księżyc. Więc kilka słów o tym, czym jest właściwie ta aplikacja, jaka jest jej struktura. To są cztery główne części aplikacji, które możemy tutaj eksplorować, zaczynając od tej pierwszej, która jest poświęcona właściwie tylko i wyłącznie temu startowi rakiety. Można było oglądać to zarówno w bibliotece na miejscu, w rozmiarze 1:1, albo tak naprawdę gdziekolwiek. Jest mnóstwo filmów, w których ludzie odpalają te rakiety u siebie w domu. My nakręciliśmy całkiem fajny filmik, jak odpalamy w galerii handlowej i naprawdę fajnie to wygląda. Zresztą zaraz zrobimy to tutaj. Moduł Track to była właśnie w rozszerzonej rzeczywistości taka wędrówka tej rakiety z Ziemi na Księżyc. I to było odtwarzane tak jakby w czasie rzeczywistym, więc w momencie, kiedy ta rakieta wystartowała dokładnie w ten sam dzień, przez kolejne kilka dni mogliśmy oglądać codziennie, gdzie ta rakieta jest, jak daleko się przesunęła, jakie wydarzenia są teraz, tak jakby się rozgrywają w kosmosie. I jednocześnie mogliśmy tutaj się dowiedzieć, co chwilę ta aplikacja nam serwowała takie malutkie, mini-edukacyjne pop-upy, takie tutaj nazwaliśmy, takie mini-historie, mini-fragmenty właśnie tych materiałów archiwalnych, na zdrowie, które można było na bieżąco sobie oglądać, jak ta rakieta wędrowała. Log to jest właśnie ten nasz główny zbiór wszystkich elementów edukacyjnych. Wszystko, co zostało odkrywane tak krok po kroku, minuta po minucie w sekcji track, natychmiast lądowało w sekcji log, gdzie można było sobie po prostu to wszystko jeszcze raz przyswoić i obejrzeć. No i na koniec moja zdecydowanie ulubiona część tej aplikacji, czyli gry. Stworzyliśmy kilka gier inspirowanych właśnie tym lotem, inspirowanych wieloma różnymi aspektami tego lotu. Zaczynając od startu rakiety, poprzez sam kokpit rakiety, to z jakich części składa się ta rakieta, lądowania na Księżycu i kilku jeszcze innych momentów, w tym oczywiście pierwszego spaceru. Niestety nie będziemy w stanie pokazać wszystkich tych gier, ale możemy szybciutko przejść przez tak, jak te funkcje wyglądają. To jest właśnie ta funkcja launch, czyli widzimy, gdzie ta rakieta startuje. Tutaj nasza piękna galeria łódzka i startująca w niej rakieta Saturn V. A tak wyglądało to właśnie w Bostonie, więc tam można było zobaczyć to. Rzeczywiście robiło wrażenie, jak było kilkanaście metrów, kilkadziesiąt metrów w górę.
Żeby to zrobić, wystarczyło być na miejscu i skierować telefon na taki specjalny marker, który umieściliśmy tam w Bostonie, więc on był skorelowany z aplikacją w ten sposób, że jeżeli się skanuje ten marker, telefon natychmiast wie, gdzie jesteśmy na świecie i umieszcza dzięki temu rakietę w odpowiedniej odległości, tak żeby można było ją dobrze sobie obejrzeć, podnosząc telefon do góry. I tak właśnie wyglądał ten widok. Ta osoba praktycznie stoi na tym markerze, który był tam na Ziemi. To jest ta nasza sekcja track. Tutaj widzimy, mamy i Ziemię, i Księżyc, i tą rakietę, która podróżuje. Wiele danych po drodze, więc można było sprawdzić dokładnie, ile zostało paliwa, ile czasu jeszcze im to zajmuje. A także takie malutkie właśnie te pop-upy, które można było aktywować i na bieżąco obejrzeć sobie fragment na przykład rozmowy astronautów. Bardzo fajnym elementem, który dodaliśmy tutaj, jest cały taki timeline, który pozwala nam obejrzeć dowolny moment i przesuwać sobie lewo, prawo to, jak ta rakieta tam się poruszała. Oczywiście robić fantastyczne zbliżenia i zdjęcia. To wszystko w ramach tej sekcji. No, log to właśnie zbiór tych informacji, o których mówiłem. Tutaj nie będę się za bardzo rozgadywał na ten temat. A tak wyglądały nasze gry, czyli jak widzimy, wszystko jest z wykorzystaniem tej rozszerzonej rzeczywistości. Tutaj może powiem kilka słów na temat, jak to wszystko działa. Otóż dzięki nowym technologiom, które zaprezentowało nam Google i Apple w zeszłym roku, ARKit i ARCore, to darmowe biblioteki, które pozwalają właściwie każdemu stworzyć aplikację w rozszerzonej rzeczywistości, i to już na takim poziomie, który robi niesamowite wrażenie, bo jest super precyzyjny, nie wymaga żadnych markerów, więc potrzebujemy tylko płaską powierzchnię, żeby nasz telefon mógł to rozpoznać i umieścić jakiekolwiek treści. No i robi fajne bardzo wrażenie, jak to już przed sobą widzimy przed tym telefonem. I możemy sobie wokół tego wszystkiego pochodzić. Także i robić gigantyczne zbliżenie. Zaraz zresztą uruchomimy jedną z tych gier i zaprezentuję Państwu, jak bardzo precyzyjne i dokładne to jest i jak fajnie można się tym pobawić. Gamifikacja to coś, czym ja się specjalizuję, czyli jak wykorzystać mechanizmy gier, żeby zachęcić ludzi, zachęcić użytkowników do korzystania albo sprawić, żeby aplikacja była dla nich bardziej przystępna i interesująca. Tutaj widzimy, może ktoś poznaje tę bardzo starą grę o lądowaniu łazikiem, nie łazikiem, tylko właśnie jednym z modułów kosmicznych na powierzchni Księżyca. No to jest super, super stara gra, jedna z takich popularniejszych gier komputerowych, a my zrobiliśmy to w tej najnowszej technologii. Zaraz zobaczycie, jaka jest różnica. Także kilka słów o samych grach, które mamy w aplikacji. Mamy cztery typy gier, z czego jeden się powtarza, ale to ma też inną samą zawartość. Zaczynając od Rocket Assembly, gdzie z części, takich dosyć sporych części modułów, składamy rakietę Saturn V i możemy się też dowiedzieć kilku rzeczy o każdej z tych części, za co była odpowiedzialna i przede wszystkim jak ogromna jest. Earth Launch, Moonbound i Rendezvous to są trzy segmenty, które rozgrywają się, no jeden jest oczywiście na Ziemi, ale dwa rozgrywają się w kosmosie. Tutaj wybraliśmy takie bardzo kluczowe momenty dla tej całej wyprawy. Moonbound to jest moment, w którym rakieta startuje i wykonuje pierwsze swoje operacje w kosmosie, w tym taki obrót, który możemy zobaczyć. I Rendezvous to jest powrót do właśnie powrót na Ziemię i łączenie się modułu Eagle z modułem Apollo, podczas gdy startują z powierzchni Księżyca. Te gry były inspirowane kokpitem właśnie rakiety i wszystkimi tymi kontrolkami, przełącznikami i masą różnych diodek i lampek, które są w środku. Jest to dość uproszczona wersja tego, gdzie użytkownik ma za zadanie operowanie właśnie takimi malutkimi przełącznikami i pokrętłami, żeby przesunąć się do kolejnego etapu danego fragmentu misji.
lądowania Księżycu myślę, że mówi samo za siebie. Bierzemy tutaj za ster lądownik Eagle i możemy tutaj tworzyć tak jakby powierzchnię Księżyca tutaj przed nami. Ten lądownik jest gdzieś tam w powietrzu, a my obracając telefonem i dodając delikatnie gazu musimy wylądować, nie rozbijając tego lądownika. I moonwalk, o przepraszam, moonwalk pozwala nam zrobić pierwsze kroki na Księżycu, usłyszeć te słynne słowa i wbić amerykańską flagę w wirtualną księżycową Ziemię. Tutaj myślę, że mogę pokazać już to Państwu i zaraz wrócimy do prezentacji, ale to muszę szybciutko przełączyć ten kabel, także dajcie mi chwilkę. To tak. To jest zestaw tych gier, może... Ups. Coś mi się kliknęło, przepraszam. O, ale mogę od razu pokazać, wszystko było zaplanowane. Jak widzimy tutaj telefon automatycznie rozpoznaje powierzchnię, którą mamy przed sobą. Możemy ten model oczywiście dowolnie zwiększać, więc możemy go postawić zarówno na stole, jak i no, dać mu dość epickie rozmiary. Ale dzięki temu, jak widzicie, mamy tutaj przed nami na scenie całą tę rakietę. Możemy ją sobie z każdej strony, na ile będzie mi pozwalał kabel, obejrzeć, więc spokojnie można ją obejść, zajrzeć we wszystkie tutaj szczegóły. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych markerów i wysoka precyzja tej aplikacji pozwala mi nawet zupełnie wyjść, pokazać wam was, jesteście w telewizji i wrócić tutaj dalej to jest, nie ślizga się, wszystko jest w dobrym momencie, w dobrym miejscu. No i tutaj mamy te przełączniki, za zadaniem akurat w tej minigrze jest włączenie ich tak, żeby wszystkie były pomarańczowe i do góry. I tutaj udało się, więc przechodzimy do następnego etapu, w którym musimy tutaj te przełączniki wszystkie ustawić w pozycji tej pomarańczowej, rozwiązać dość prostą zagadkę logiczną i tak krok po kroku zbliżamy się, mam nadzieję, że nic się nie wysypie, do startu, czyli zaraz będziemy tutaj opuszczali kolejne. Tutaj na przykład musimy obracać telefon i przytrzymać go pod odpowiednim kątem, żeby przejść do następnego etapu. Jeszcze tylko jeden przed nami, ale już widzimy, że rakieta się gotuje do startu. Tak. Ja miałem przyjemność projektować te gry i testować je bardzo, bardzo wiele razy. Więc już zaraz będziemy tutaj startować. No i widzimy, jak ten we have lift off i zaraz kolizja z sufitem. Tak. Oczywiście też gry są zrobione w takiej formie, gdzie można sprawdzić swoje wyniki z innymi graczami. Są zrobione leaderboardy, także dodaliśmy troszeczkę konkurencji tutaj do samych tych gier. Jeszcze tylko myślę, że warto, żebyśmy sobie zobaczyli tę grę o pierwszych krokach na Księżycu. Tak, także tutaj mamy znowu wybieranie tego miejsca. Zrobimy sobie to trochę większe dla lepszego wrażenia. Tak, tak, tak. Musi być płaska powierzchnia, ale wykrywa też ściany. Więc można zrobić coś na ścianie. No i tutaj widzimy, że kawałek Księżyca nam wyrósł na scenie, ale poziom zbliżenia, jaki możemy zrobić... Tak. Witamy, baza. I my w tym momencie przejmujemy kontrolę nad tym naszym astronautą. Idziemy wbić flagę. Także możemy tutaj patrzeć, jak on sobie po tej powierzchni biega.
No i robi to, na co wszyscy czekali. Księżyc jest nasz. Jest też fantastyczna funkcja, którą dodaliśmy, którą myślę, że niektórzy z Was rozpoznają, chociażby z filmów archiwalnych. Otóż po podwójnym kliknięciu on zaczyna tak skakać. I to widzieliśmy na wielu już filmach. Także staraliśmy się oddać jak najwierniej, jednocześnie robiąc gierki, które zachęcą młodszych graczy, szczególnie do młodszych odbiorców naszej aplikacji do korzystania z niej i przy okazji nauczenia się kilku rzeczy, na przykład tego, jak bardzo łatwo jest o to, żeby coś poszło nie tak, czyli w tej szczególnie grze o lądowaniu na Księżycu bardzo łatwo jest się rozbić. Oczywiście nie pokazaliśmy tego w aplikacji i nie ma tutaj żadnych wybuchów, jako że misja była absolutnym sukcesem, ale no było blisko. Było blisko i tutaj też może być tak całkiem blisko. Widzimy, że lądownik jest tutaj i musimy delikatnie wylądować. Oj, może nie teraz. Jednak nie powinno się operować takiego modułu kosmicznego lewą ręką tylko. Ale możliwe, że uda się to zrobić. Dobra, nie będę już nawet próbował. Także tak, to jest sekcja gier, która mi się tutaj włączyła akurat przypadkowo od razu, ale pokażę jeszcze Państwu sam moduł track, który pozwalał nam właśnie śledzić krok po kroku, dzień po dniu tą podróż. Mamy dużo miejsca, więc już widzimy. Nasze ciała niebieskie się pojawiają i możemy sobie rozpocząć oglądanie. Także możemy zajrzeć na każdy fragment. Tutaj widzimy tę rakietę, jak i wiele tych właśnie danych. Księżyc gdzieś tam w oddali, ale tutaj już wyższa kombinacja, ale możemy zobaczyć, jak to się wszystko działo. Każdy z tych malutkich pop-upów to jest właśnie część takiej informacji. Tutaj od razu możemy zobaczyć jakieś archiwalne materiały, także wszystko jest jedno po drugim. Oczywiście zawsze możemy tego wrócić w tej sekcji log. No, ale na tym polegał moduł track. Widzimy tu wszystkie te obroty, wszystko jest odwzorowane dzięki danym z NASA, więc jest to super, super dokładne. Tak, także jeżeli chcielibyście odpalić rakietę kosmiczną u siebie w pokoju, to jest ta aplikacja. Wrócimy jeszcze na chwilę do prezentacji. Opowiem dosłownie kilka słów o samej technologii, jakiej użyliśmy. Jak tam? No, załóżmy, że jest OK. Tak. Niestety nie jest już tak różowo. Ok. Dobrze. No to już widzieliśmy wszystkie te gry, które Państwu pokazałem. Są tutaj. Jak w ogóle zostało to zrealizowane? Na początku mieliśmy długą dyskusję, czy zrobić z tego aplikację webową, dostępną do każdego poprzez przeglądarkę, bo już dzięki tym nowszym technologiom rozszerzona rzeczywistość działa także bardzo dobrze już w przeglądarkach. No ale niestety ilość informacji, która jest zawarta w samym JFK Moonshot, no nie pozwoliła nam za bardzo zrobić tego przez internet, bo by nas wykończył transfer. Prawie pół giga materiałów archiwalnych jest zawartych w tej aplikacji, więc zdecydowaliśmy się na klasyczną aplikację natywną. Wykorzystaliśmy obydwie technologie, ARKit od Apple i ARCore od Google. Tak jak już wspomniałem, są to otwarte biblioteki. Jeżeli ktoś chciałby tworzyć cokolwiek w rozszerzonej rzeczywistości, to polecam się zainteresować nimi, bo to jest tak naprawdę już standard współczesny. Jedną konkurencją w tym momencie są webowe wersje AR-u, których jeszcze to dokładnie nie obsługuje, i taki silnik jak Vuforia może komuś jest znany.
Mamy tutaj krótkie case study, ale nie wiem, czy będziemy pokazywać. Muszę pokazać. Szkoda, że nie ma dźwięku, bo jest dość epicko w tym momencie, ale mamy właśnie kilka ujęć tutaj z tego, jak ta aplikacja została odebrana przede wszystkim. My tutaj nie mieliśmy aż takiego dużego odzewu w Polsce, ale w Stanach, no, tam raczej więcej się działo i kiedy widzimy, że był astronauta, odpala sobie tę aplikację i mówi, że to jest świetne i to dokładnie tak było. Jest zaskoczony tym, jak może odpalić tę rakietę u siebie w salonie na stole. No to jest naprawdę świetne uczucie. Muszę się trochę pochwalić. Aplikacja była wspomniana w bardzo wielu portalach, w tym w Apple'owskim Keynote, gdzie była jedną z aplikacji w tle, co ogólnie jest całkiem sporym wyróżnieniem. Także była dość dobrze przyjęta, zresztą te liczby, które pokazywałem na początku, mówią same za siebie. Jest ona do pobrania, jest darmowa, dostępna i na App Store, i na Google Play Store. Tak, ponad 100 godzin kontentu, wszystko w jednej aplikacji. Mówili o nas świadomością. No ale dobra, bez dźwięku to nie robi aż takiego wrażenia, więc możemy przejść dalej do naszego końcowego slajdu, więc jeżeli chcielibyście pobrać sobie, to tutaj są kody QR. Można bezpośrednio z telefonu sobie odpalić. I myślę, że jesteśmy... Tak, mamy wizytówki też z tymi kodami, jakby coś tutaj nie działało, więc zapraszamy do odbioru. Jeżeli mielibyście jakieś jeszcze pytania albo chcieli po prostu pogadać o tym, to będziemy tutaj cały dzień. A jeżeli macie jakieś pytania teraz, to też chętnie na nie odpowiemy. Także dzięki. Tak, słucham. Nie, to poczekaj, wiesz co? Nie spodziewaliśmy się. Tak. Proszę bardzo. Cześć, dzięki więc za strasznie fajną prezentację, super aplikację. Pytania mam dwa. Nie lubię, jak ludzie mają więcej niż jedno pytanie. Oczywiście teraz samo to robię. Jedna rzecz, która mnie zaintrygowała, to określenie pierwszy dokument w AR. Dokumentów AR, widziałam już kilka i jestem ciekawa właśnie bardzo, jak kiedy to było, bo jakoś tego nie wyłapałam z waszej prezentacji. Kiedy to powstało? Potem przejdę do drugiego. Aplikacja powstała w tym roku jeszcze. Miała swoją premierę właśnie 20 lipca? Lipca. Okej, okay, już lepiej. 20 lipca miała premierę. Także to jest świeża sprawa, no, na 50-lecie z racji tego. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. Trochę, tylko tak ostrożnie z tym pierwszym dokumentem AR wtedy, bo były wcześniej. To ładnie, jeden z pierwszych to ten. Przepraszam. Także, no tak jak powiedziałem, sama technologia jest stosunkowo nowa i dostępna od niedawna, więc myślę, że tutaj najbezpieczniej po prostu byłoby mówić o tym jako o właśnie jednym z pierwszych na świecie dokumentów wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Tak, i to wtedy jest jasne i rzeczywiście wtedy się nie rozumiemy, bo też, no właśnie. Natomiast pytanie, idąc dalej, znowu, może coś mi umknęło, a może o tym nie mówiliście. Popatrząc na to, że okej, premiera była w tą 50. rocznicę w bibliotece w Bostonie, tak? Tak, znaczy sam event, myślę tutaj, żeby doprecyzować, sam event, który się odbył w Bostonie, on był dokładnie 50. rocznicę odpalenia rakiety i startu rakiety. Natomiast sama aplikacja była dostępna w sklepach wcześniej, bo oczywiście jakby cały projekt składał się z kilku modułów i
event w Bostonie był jednym z nich, natomiast no, oczywiście ze względów oczywistych gdzieś tam nie wszyscy mogli się pojawić, natomiast zależało nam na tym, żeby wykorzystać internet i globalny zasięg możliwości, jakie daje, żeby jakby dać możliwie dużej ilości ludzi dostęp do tej aplikacji. Także myślę, że tutaj nie wiem dokładnie, czy to było 2 czy 3 miesiące przed startem, natomiast na pewno było to wcześniej. Ale to super i to właśnie fajnie wprowadziłeś. Dziękuję Ci za to mojego drugiego pytania, które patrząc na skalę i produkcji i powiem premiery, nie, na wysokie C, biorąc pod uwagę, że aplikacja jest darmowa, jestem bardzo ciekawa Waszego doświadczenia od strony finansowania, w ogóle takiej produkcyjnej strony tego budżetu. Możesz parę słów na ten temat powiedzieć? Znaczy, no myślę, że tutaj też jakby, żeby jakoś tak w super szczegóły nie wchodzić, natomiast no jakby to wydarzenie ma no, charakter fundamentalny, tak, jeśli chodzi o w ogóle to, co się w ostatnich kilkudziesięcioleciach działo. I akurat no, tutaj mieliśmy zewnętrzne finansowanie i też partnerów w postaci agencji i samej biblioteki w Bostonie, które były po prostu zaangażowane w to od strony finansowej. My byliśmy, myślę, bardziej partnerem technologicznym i wykonawcą tego konceptu, znaczy wykonawcom, ale też od strony kreatywnej, osobami, które były odpowiedzialne za przygotowanie tego w takim kształcie, w jakim tutaj mogliśmy to zobaczyć. Zresztą to, co właśnie też Kuba mówił, wszystkie te moduły, nad którymi pracował, żeby właśnie OneShot wyglądał w ten sposób. Super, dzięki. Okay, dzięki. Ja mam takie dość dziecinne pytanie. Czy jestem w stanie gdzieś odpalić tę rakietę tak, żeby ją zobaczyć jeden do jednego, czy muszę być w Bostonie? Nie, możesz być tutaj. Aha, w sensie mogę sobie wyjść na przykład gdzieś tam na dziedzinie i mogę ją zobaczyć tak, jak ją widzieli w Houston, nie w Bostonie. Tak, ale musisz być wtedy dość daleko. Aha, okej. Okay. Ale tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wielkość, więc możemy ją odpalić jeden do jednego w tej sali. Z tym, że no, niewiele zobaczymy. Będziemy musieli patrzeć na nią, tak? I niewiele zobaczymy. Okej, okay, dzięki. Może dodam tylko właśnie, że jakby to było też głównym założeniem tego eventu, żeby przeżyć 50 lat później, dokładnie, żeby przeżyć to jeszcze raz, tak, ale na żywo. Dać możliwość ludziom, którzy wtedy nie byli na świecie, którzy o tym nie wiedzą, nie słyszeli, chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, żeby pokazać to dokładnie tak, jak to wyglądało oryginalnie, tak. Stąd też jakby no, ten rozmiar rakiety właśnie jeden do jednego był tutaj kluczowy. No ale tak jak Kuba powiedział, trzeba gdzieś tam stanąć w odpowiedniej odległości. Dzięki. Jeszcze, jeżeli o to chodzi, to akurat wszystkie inne gry, które tutaj widzieliśmy, można podnieść do równie dużej skali, więc możemy podnieść te powierzchnię Księżyca, po której skakali astronauci, no, do rozmiarów takich jeden do jednego praktycznie, więc możesz się przejść po tej powierzchni, jak chcesz. To chyba wszystkie pytania, także dziękujemy Wam za prezentację, znaczy za bycie naszą fantastyczną widownią i przede wszystkim za pytania. Moment. Dziękujemy za uwagę.